Sorry, ale 10 minut maksymalnie można nagrywać i to będzie druga część po prostu filmu i dokończę ją tutaj. Ogólnie skończyliśmy na tym, że już jakby stworzyliśmy te drzwi. No i tutaj dajemy tą właśnie bramkę negacji, co mówiłem, a to jest najważniejsze, najgorsze. Jeżeli tutaj damy, no to widzimy, że to słabo, kiepsko wygląda, no. No i tutaj wtedy nie można dać jeszcze, żeby to zostawić. Więc jak to zostawić? Sposób jest prosty. Po prostu wystarczy dać tu. Tylko kurde. Tutaj muszę przełączyć. Ach, coś pobugowane. Chwila. Może zróbmy sobie tak. To tu. Nie wiem, według mnie powinno działać. Serio, nie wiem, o co chodzi. A dobra, wiem. Ja pier, papier. Dobra, już działa. Po prostu tutaj dawałem, a to nie było zasilane, tylko to było. Więc widzicie, no uczymy się na błędach. No i teraz możemy po prostu zostawić to całe. No i sobie budujemy. Dobra. Cyk, 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 cyk. Widzimy, jak to wszystko tutaj ten budujemy. No to jest naprawdę szybko do zrobienia. To jest szybkie. No i dobra, to możemy zostawić. Cyk, 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 cyk. No i gotowe mamy. Nasz mechanizm jest gotowy. Teraz po prostu oznaczamy to wszystko. Widzimy nawet, jak jest w połowie klucz, no to nie jest otworzone. Tutaj można jakieś światełka jeszcze dać. Widzimy, nie potrzeba repeaterów czy coś. Ciekawe, czy to zadziała. Dobra, jaki tam był? 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. A, 4, 6, 8, 9, 10. Kurde, no to nie świeci nam. Ale można tu. I tutaj po prostu. Tu, jeszcze raz. Resetujemy. No i to też działa. No i mamy fajne, świecące. A teraz widzimy. To się nie świeci. Kurde. No fajne są te drzwi ogólnie. Polecam wam zbudować je na swoim serwerze. Albo gdzieś indziej. No i widzimy, to po prostu pochodnie to oznaczają nasze hasło. Więc jak zapomnimy, no to możemy sobie przypomnieć. Tu jest jedynka, dwójka. Znaczy... Kurde, co ja gadam? Tutaj nic nie ma. Widzimy, to jest jedynka, dwójka i faktycznie to się znajduje w naszym kluczu. Dobra, no więc to by było na tyle w sumie.
dzięki za oglądanie i pozdrawki, siema.